Owoce dojrzewające w polskich sadach. Aromatyczne miody, dobrane z największą starannością warzywa, a ponadto doskonałej jakości wędliny i sery. To tylko przykłady produktów oznaczonych znakiem Poznaj dobrą żywność. Potwierdzeniem dobrego smaku i bezpieczeństwa naszego jedzenia jest wybór żywności ze znakiem jakości, bo przecież nie ma nic cenniejszego niż zdrowie. Nie ma też nic przyjemniejszego niż kulinarne doznania w boskiej kuchni, gdzie najlepsze, zaczerpnięte z natury produkty nabierają zupełnie nowego wyrazu. Dzisiejszą przygodę z boską kuchnią zaczynamy od wizyty w pachnącej słodyczą krainie miodu. A najbardziej pracowite pszczoły w Polsce mieszkają w malowniczych okolicach Beskidu Sądeckiego. Jest wiele odmian miodu, a każda nosi w sobie kolor i smak pory roku, w której została zebrana. Każdy miód ma specyficzny aromat, smak, zapach. I można powiedzieć tak, że od wiosny, jeżeli mamy miody z drzew owocowych, z mniszka lekarskiego, kiedy mają drzewa, są różowe kwiaty oblepione. Te miody, te pierwsze są takie żółte, aromatyczne, no aż się chce je konsumować. Następnie fenologicznie kwitnie rzepak, w związku z tym mamy miody rzepakowe. Potem jest akacja, druga połowa czerwca, pierwsze dni lipca. Miody lipowe, aromatyczne, ostre, gorzkawe nawet smaku, drapią podniebienie. Taki kolor bursztynowy. Potem mamy miody spadziowe. Miody wrzosowe pozyskujemy w koniec sierpnia, początek września. Zapewne nieraz zastanawialiśmy się, dlaczego niektóre miody mają kryształki, a inne są w postaci płynnej. Czas zbadać tę tajemnicę, która kryje się pod magicznym pojęciem krystalizacja. Miody po wybraniu z ula są płynne. Naturalną cechą miodów jest ich krystalizacja. Robienie krupca. I następnie, żeby ten miód zasłoikować, musimy go poddać temperaturze. Temperaturze 42-45 stopni i dobrze przeprowadzony proces dekrystalizacji powoduje, że miód praktycznie nie traci na swoich właściwościach odżywczych, leczniczych i ten miód po pewnym czasie ulega powtórnej krystalizacji. Od najdawniejszych czasów miód pszczeli był jednym z najczęściej stosowanych w gospodarstwach domowych produktów naturalnych. Doceniano jego smak, ale też właściwości lecznicze. Miód pszczeli to przede wszystkim mieszania cukru, glukozy i fruktozy. Ten sacharozy jest tam gdzieś 0,5-2%, ale wartość w miodzie stanowią enzymy, które pszczoła dodaje. Zbierają pszczoły nektar z kwiatów, przynosząc dodają enzymy wydzielenia gruczołów gardzielowych do tego miodu. Podając jedna pszczoła drugiej, następuje odparowywanie, zagęszczanie i dodatek tej inwertazy. I to stanowi o tych właściwościach bakteriobójczych, bakteriostatycznych miodu najcenniejszą rzecz. I tutaj jest bardzo ważna sprawa, żeby miodów nie przegrzewać, żeby miodów nie dawać do gorącej herbaty, nie zagotowywać, bo w ten czasie się psuje, niszczy to białko, te enzymy i miód jest tylko słodzikiem. Firma wypuszczająca miód na rynek musi przejść szereg badań. Jest pod stałą kontrolą m.in. lekarza weterynarii, sanepidu. Ma też własne laboratorium. W naszym firmowym laboratorium badamy fizykochemię, badamy pozostałości leków w miodzie, bo pszczoły chorują, bo są choroby bakteryjne. Pszczelarze radząc sobie nielegalnie stosują antybiotyki, a w miodzie ich nie może być, dlatego my każdą partię miodu badamy na te pozostałości. Analiza pyłkowa pozwala nam ocenić, czy ten miód jest odmianowy, czyli czy to jest miód rzepakowy, czy to jest miód lipowy, akacjowy, gryczany. Po ilości tzw. pyłków przewodnich w obrazie mikroskopowym klasyfikujemy miody. W sklepach miody bada Państwowa Inspekcja Handlowa. Nie istnieje więc ryzyko zakupienia niepełnowartościowego produktu. Takiej pewności już nie mamy, biorąc miód od przypadkowych sprzedawców. A najbardziej wytrawni pszczelarze, prawdziwi miłośnicy i producenci miodów doceniają nie tylko niuanse, które decydują o ich smaku, ale też znaki jakości. Znak Poznaj dobrą żywność jest to dla nas, dla producentów, takim wyznacznikiem czegoś lepszego. To są perełki wyciągnięte z różnych
produktów żywnościowych i ten znak nadawany jest produktom po przejściu całej procedury, a mianowicie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych obserwuje firmę, żąda od nas całego pliku dokumentów, że firma jest pod kontrolą, że jest, są certyfikaty HACCP-u i BLC i EFS potem ta instytucja dokonuje kontrolnego zakupu spółek, daje do badania i w związku z tym przyznanie znaku Poznaj Dobra Żywność to już gwarantuje, że ten produkt jest pełnowartościowy. Po tej dawce wiedzy czas na wizytę w kuchni i odkrycie miodowych smakołyków. Siostra Aniela Garecka, salwatorianka, najbardziej lubi proste potrawy, a gotowanie jest dla niej rodzajem szlachetnej sztuki. Na co dzień swoje kulinarne pasje realizuje w klasztorze księży salwatorianów w Bagnie. W dzisiejszym odcinku pokaże nam przepis na żeberka w miodzie. W dzisiejszej potrawie bohaterem jest miód. Mamy tu miód lipowy. Lipowy jest wyjątkowym miodem. Dobrze służy na przeziębienie. I właśnie z tym miodem, tym zdrowym miodem, zrobimy żeberka. Widać, że takie dorodne te żeberka. Pokroimy na porcje. Porcje robimy takie według swojego uznania. Nie za duże, nie za małe. Każde mięso się kurczy w pieczeniu. I teraz przygotowujemy tenże, solimy. Każde solimy osobno. Teraz oprószymy pieprzem. Pieprzu dajemy, żeby był ostry. Mięso wieprzowe lubi, żeby było takie na ostro. I teraz jeszcze nam został kminek. W kolejności tak. Kminku nie za dużo. Troszkę, bo kminek jest bardzo intensywny. Także po parę ziarek. Kminek właśnie ma to, że nie powoduje wzdęć i jest dobry na trawienie. Teraz smarujemy każde żeberko miodem. Mamy tu taką specjalnie łyżeczkę do miodu. Jeszcze chciałam powiedzieć, że w kontakcie z miodem, ze słoikiem, jak się bierze miód, należy zachować odpowiednią jakąś taką czystość, żeby chleba tam nie okruszył, nie wpadła, bo wtedy miód fermentuje, ma to do siebie, że fermentuje. No ja tak najpierw poleję, a potem to rozsmaruję. Przygotowane mięso zostawiamy na 2 godziny w takim odpowiednim miejscu, tak żeby przykryć, zabezpieczyć. Jeszcze damy liścia laurowego. Pięknie. I teraz 2 godziny to wszystko naciągnie, że zrobi się aromatyczne. Po 2 godzinach żeberka opiekamy na tłuszczu i będziemy je przekładać do rondla, aby się udusiły. Żeberka udusimy na domowym, pachnącym smalcu. Mięso, jak opiekamy, zawsze dajemy na gorący tłuszcz. Listki potem na końcu dołożymy, żeby się tu nie spiekły.
Jak przełożymy do rondla, to dołożymy listki. A w międzyczasie pokroimy cebulkę. Pokroimy cebulę takie półplastry. Mamy paprykę. Paprykę damy kolorową, a żeby to było biała cebula, czerwona i żółta papryka, to wszystko daje taki jakiś smak, wygląd, a przede wszystkim piękno. Tak, przekładamy opieczone żeberka, przekładamy do garnka, do rondla, co tam mamy takie praktyczne. Opieczone żeberka przekładam na zapalony palnik. Dodaję te listki, które były. I podlewamy wodą. One są dobrze opieczone, puszczą kolor ładny. Podlewamy. Jak wyparuje woda, dolewa się, tak trzeba uważać, żeby się nie spaliły, żeby dolewać wodę. I dodajemy cebulę. Żeberka takiej wielkości jak te porcje, to tak z półtorej godziny trzeba podusić. Przykrywamy, dusimy i w międzyczasie jeszcze teraz pokroimy tą paprykę w takie paski, tak żeby była widoczna i żeby ją było czuć, że jest czerwona. Teraz dodajemy paprykę, aby się poddusiła trochę. Mięso już prawie gotowe. Papryczka też jest już miękka. Ja jeszcze tu dołożę troszkę miodu, żeby był jeszcze bardziej zapach. To, co wyparowało, to uzupełnimy. Teraz do tego wyciągniemy jarzynkę. Widzimy, że tu mamy dosyć duże te porcje. Powinno każdemu po jednym wystarczyć jarzynka. Ale jak ktoś ciężko pracuje, to może zjeść dwa albo i trzy. I oto żeberka w dobrym miodzie. Także życzę smacznego.